konstytucyjnym, a także o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Sprawozdania to odpowiednio druki 3256, 3195, 3246, 3252, 3261, 3264 i 3263. W związku z tym, po uzyskaniu, dziękuję, jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 51 punkt 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół w dyskusjach nad punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie nieprawdziwej narracji premiera o sytuacji kobiet w Polsce w czasach rządów PiS, czyli o złej opiece lekarskiej, braku pomocy państwa w opiece nad osobami zależnymi, ograniczeniu praw reprodukcyjnych i braku refundacji in vitro, braku ustawy o równych zarobkach i głodowych emeryturach, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w systemie informacyjnym Sejmu. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatu. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, poseł Barbara Dziuk, przewodnicząca podkomisji stałej do spraw onkologii, zaprasza wszystkie posłanki w dniach 24-25 maja w godzinach od 10 do 16 do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych USG piersi, do nauki samobadania piersi, a w dniu 25 maja również do badania znamion dermatoskopem. W dniu 24 maja bieżącego roku o godzinie 12 w holu głównym gmachu Sejmu na pierwszym piętrze odbędzie się otwarcie wystawy upamiętniającej 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia komisji. Do spraw służb specjalnych 10.30, etyki poselskiej 10.30, finansów publicznych z Komisją Spraw Zagranicznych 10.30, ustawodawczej 10.30, do spraw Unii Europejskiej 11, infrastruktury 11, kultury publicznej, sportu i turystyki 11, spraw zagranicznych 11, do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych 12, do spraw petycji 12, zdrowia 12, administracji spraw wewnętrznych wspólnie z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesności 12.15. Do spraw Unii Europejskiej 13, gospodarki i rozwoju 13, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 13, rolnictwa i rozwoju wsi 13, do spraw petycji 13.30, finansów publicznych 14, regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych 14, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej 14, zdrowia 14, infrastruktury 14.15, polityki senioralnej 15, administracji spraw wewnętrznych 15.30, łączności z Polakami za granicą 16, rolnictwa i rozwoju wsi wspólnie z Komisją Finansów Publicznych 16, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej 16, ochrony środowiska i zasobów naturalnych i leśnictwa 17, z polityki senioralnej wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny 17.30, Komisja Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Gospodarki i Rozwoju o godzinie 18, Finansów Publicznych o 18.30 oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o godzinie 19. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy wnioski formalne. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Wychodzi na to, że za ministra Błaszczaka polskie niebo dziurawe niczym durszlak. W ogóle czy jest na sali pan minister Błaszczak, bo warto by zapytać, czy panu coś nie spadło, panie ministrze. Chociaż jest wielce prawdopodobne, że nawet jakby coś panu w tej chwili spadło, to i tak by pan nie zauważył. Ale na poważnie. Zapewniał pan, że polskie niebo jest tak bezpieczne, że mysz się nie prześlizgnie. No widzimy, że pan najdelikatniej w świecie się mijał z prawdą. Panie ministrze, kawa na ławę. Dzisiaj każda Polka, każdy Polak oczekuje od pana prawdziwej, rzetelnej informacji. Czy dzisiaj pracując, poruszając się po Polsce można czuć się bezpiecznym, czy nie? Kręci pan konsekwentnie, konfabuluje od paru tygodni w tym zakresie.
Czas wyjść na tą mównicę, spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, jaka jest sytuacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie był wniosek formalny. Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska. Pan premier Błaszczak prosi o głos. Proszę. Panie marszałek, Wysoki Sejmie, panie pośle, zejdę do tego niskiego poziomu, który pan zaprezentował przed chwilą, żenująco niskiego. Jeżeli pan pyta, co na głowę komu spadło, to niech pan w lustro spojrzy, panie pośle. Niech pan w lustro spojrzy. Proszę bardzo, pani poseł Okła-Drewnowicz. Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałam powiedzieć panie pośle Kaczyński, ale nie ma pana Kaczyńskiego. Mówim, a jest, panie Kaczyński, chce pan zwaloryzować ludziom 500+, mówimy, sprawdzam. To doprowadziliście gospodarkę do ruiny, wpakowaliście ludzi w problemy finansowe. Dajcie ludziom to, co zabraliście od 1 czerwca, a nie od nowego roku. To jest szantaż polityczny. Mówicie tak, damy wam, jak na nas zagłosujecie. Zależy wam na ludziach, czy na ich głosach, czy na ich głosach przy urnach wyborczych. Oszukujecie ludzie, wyrównajcie im to, co zabraliście tu i teraz. Mówimy, sprawdzam, prosimy o natychmiastowe procedowanie tego projektu, o zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Mówimy, sprawdzam, przestańcie ich oszukiwać, wyrównajcie im to, co zabraliście. Dziękuję. Oj, pani poseł. Pan poseł, pani minister. Radosna marszałek. Radośni ludzie. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowna pani poseł, przestańcie kpić. Kiedy wprowadzaliśmy świadczenie Rodzina 500+, państwo drwiliście z polskich rodzin. Udowadnialiście, że polskie rodziny nie będą wiedziały, na co wydać świadczenie. My dokonaliśmy tak naprawdę przewrotu kopernikańskiego. Kiedy wy głosowaliście, wstrzymując się popieranie tej ustawy, my wprowadzamy kolejny krok. I nie jest to jedyne rozwiązanie. Przecież przez cały czas pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości świadczenie 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dobry start, świadczenie matczyne i moglibyśmy wymieniać z programem Maluch Plus włącznie. Podejmujemy odpowiedzialną decyzję za to, aby wspierać rodziny. Mówimy od 1 stycznia 2024 roku. W tym roku przede wszystkim wprowadzamy tarcze antyinflacyjne, aby pomóc Polakom. Nie mówimy, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane, że nie wiemy, gdzie są włącznik, niskie, wysokie ceny. Wy drwicie z Polaków. Co opowiadacie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wasz szef, szanowny pan Donald Tusk, jak wypowiada się o Polakach? Hańba, to jest wstyd. Nie wypada polskiemu parlamentarzystowi w ten sposób się wypowiadać. Szanowni państwo, będziemy tę politykę odpowiedzialną cały czas realizować. Dla dobra Polski, dla dobra polskich rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Ale najpierw, panie pośle, jeszcze przywitam uczniów z liceum nr 14 ze Szczecina. Na zaproszenie pana posła Dariusza Wieczorka tutaj są. Witamy. Proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo. 750 dni hańby. 750 dni bez pieniędzy ze środków z Funduszu Odbudowy. Premier Morawiecki i minister Ziobro zachowują się jak chłopcy w krótkich spodenkach. Obrażają, a pieniędzy Polacy nie widzą. 750 dni bez pieniędzy z Unii Europejskiej, a Mateusz Morawiecki z Zbigniewem Ziobrą zajmują się wzajemnym policzkowaniem. Panie premierze, wstyd. W normalnym rządzie premier swojego ministra za takie słowa zwalnia. I w normalnym rządzie minister sprawiedliwości, jak się nie zgadza ze swoim szefem, to odchodzi.
ograbiliście Polaków z pieniędzy z Unii Europejskiej. Panie premierze, przez to, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, Polakom żyje się gorzej. PiS doprowadził do ekonomicznej zdrady stanu, bo nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. Hańba! Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Proszę. Proszę państwa, to są wnioski formalne, a nie oświadczenia. Może państwo pomyliliście punkty posiedzenia Sejmu, bo do tej pory ani jednego wniosku formalnego nie... Proszę, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Szanowna pani marszałek, panowie premierowie, od dzisiaj, Wysoka Izbo, od dzisiaj nowy zakazany towar, czyli plastikowe kubki, łyżeczki, patyczki higieniczne, słomki. To wyście zrobili. To najlepsze, że przegłosowała to koalicja PiSu, Solidarnej Polski, Lewicy oraz liderów PSL-u. To jest nowa fanaberia, która prawdopodobnie będzie kosztować Polaków blisko miliard złotych. A wcześniej już premier Morawiecki zgodził się na podatek od plastiku, za który Polacy zapłacili już 2 miliardy. Niestosowanie się do tych założeń może kosztować przedsiębiorców od 500 do 100 tysięcy złotych. Kto za to zapłaci? Konsumenci, czyli jesteście odpowiedzialni za to, że po raz kolejny ceny wzrosną, a już od miesięcy fundujecie Polakom wysoką inflację. My się sprzeciwiamy temu. Nowe fundusze europejskie. Otwierają się przed tobą nowe możliwości. Skorzystaj. Bardzo, pan minister Czarny. Panie marszałek, Wysoka Izbo, proszę państwa, bezczelność opozycji nie zna granic od początku tej kadencji, ale to, co zrobiła pani Okła-Drewnowicz, przeszła sama u siebie. Pani poseł, przeczytam pani coś, dobrze? Proszę państwa, posłuchajcie. Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 25 tysięcy złotych grzywny. To kara dla Grzegorza D., męża szefowej Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej za sfałszowanie faktur. Taki wyrok wydał wczoraj Skarżyński Sąd Rejonowy. To było w 2014 roku. Ta pani, przedstawicielka Platformy, wychodzi tu na mównicę i mówi nam, że my oszukujemy Polaków. Proszę państwa, wy w waszych czasach fałszowaliście faktury. Wasi mężowie byli skazywani za to na karę więzienia. Wyście te pieniądze kradli. Wiecie, jaka jest różnica między dziećmi dzisiaj, a dziećmi wówczas? Policzmy, ile dostawało dziecko, które szło do szkoły w 2014 czy 2015 roku? 0 zł. A ile dostaje dzisiaj? 6300. Ile będzie dostawało 1 stycznia? 10 tysięcy. Różnica między nami a wami jest taka właśnie. Jak 10 tysięcy, to zera. Wy kradliście, wydaje. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Kowalski, bardzo proszę. Pan poseł Janusz Kowalski, proszę. Pani marszałek, czy pani w ogóle wie, co tu się dzieje? I nie mówię, proszę, powiedzę. Jest pani poseł, bez żadnego trybu wychodzi taki fejser. Bez żadnego trybu. Jest pani poseł. Teraz bezpośrednie sprostowanie. Pani marszałek, szanowni państwo, ja postaram się jednak obniżyć poziom emocji. I szanowni państwo, może was zaskoczę, ale podziękuję opozycji. Podziękuję opozycji za zachowanie na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Za ponadpolityczne procedowanie ustawy ważnej dla rolników, dla gorzelni, dla 100 tysięcy rolników produkujących rzepak, dla hodowców trzody chlewnej, bydła. Dziękuję opozycji za to, że wczoraj odpowiedzieliście pozytywnie na apel pana ministra Roberta Telusa, który powiedział, że w sprawach polskiej wsi powinniśmy mówić jednym. I oczywiście zachęcam, żebyśmy takich punktów wspólnych szukali dalej. I dziękuję pani marszałek za ujęcie tego projektu ustawy w dzisiejszym porządku obrad na wniosek pana wicemarszałka Piotra Zgorzewskiego. Tak ponad politycznie powinniśmy działać dla polskiej wsi. Naprawdę, mniej sporów, a więcej pracy dla Rzeczpospolitej. Tego wam życzę. Dziękuję panie poseł. Pałonia Henik-Kloska. Polska 2050, proszę. Pani marszałek, panie i panowie posłowie, pani minister. Osoby z niepełnosprawnościami to też pełnoprawni obywatele naszego kraju.
mają takie same prawa i obowiązki jak my, a przynajmniej powinni mieć. To, co wczoraj zrobiliście na komisji, to jest hańba dla polskiego Sejmu. To dla was osoby z niepełnosprawnościami to osoby z korytarza, bo wczoraj z korytarza musieli analizować ustawę, która była procedowana na komisji i z korytarza opiniowali poprawki, które wywróciły tę ustawę do góry nogami. Pani marszałek, ustawę dotykającą tak wrażliwej materii trzeba konsultować społecznie. Sejm nie może być zamknięty przed stroną społeczną, która te problemy chce rozwiązywać. Ja apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, aby wrócić do procedowania tej ustawy w cywilizowany sposób, bo gdyby nie wczoraj nasze wysłuchanie publiczne zorganizowane przez Koalicję Polski 2050, nie mogłyby się w ogóle wypowiedzieć. Dziękuję pani poseł. Osoby pani poseł, pani poseł, dziękuję. Pani poseł, to nie jest wniosek formalny. Dziękuję pani poseł Joanna Senyszyn, Lewica Demokratyczna, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, 8 maja bieżącego roku zmarł Jerzy Sztelika, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, drugiej, trzeciej i czwartej kadencji. Był politykiem, działaczem politycznym, działaczem społecznym. Należał do wyjątkowego gatunku ludzi bezinteresownie życzliwych. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Pani poseł, pamiętaliśmy o panu.